Dobra, tak, ja jestem Strzybor, a dzisiaj zastanowimy się, co się dzieje z Zawalą, gdyż na początku sezonu dostaliśmy ciekawe lore z broni Komediant. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej filmów z Destiny oraz zostawcie lajka i komentarz pod tym filmem. Przez ostatnie sezony Zawala przyjął Ozyrysa jako swego rodzaju doradcę. W sezonie łowów miał on się zająć Wroną z nami, w sezonie wybrańców uczestniczył w spotkaniach z Kombinatem oraz zajmował się operacjami bitewnymi razem z Lordem Saladynem. Do tego w sezonie Bezkresnej Nocy miał dostęp do wszystkiego, czego potrzebował, łącznie z archiwami, oraz nadzorował tak naprawdę nasze wyprawy w sieć Vexów. Zobaczmy, co mówi lore Komedianta. Zawala wpatrywał się bezmyślnie w papiery na swoim biurku. Leżały przed nim rozrzucone raporty, doniesienia o Ozyrysie kierującym się w stronę Śniącego Miasta, rozkazy dla Świętego 14 i Wrony, stosy niepokojących meldunków od Ikory. Na każdej stronie rzucało mu się w oczy imię Ozyrys, a potem Savatun. Sięgnął po starszy raport. Coś prostszego, zawieruszoną ocenę zniszczeń po najeździe Vexów na dzielnicę Botsa. Dym po ataku dopiero co opadł, ale wydawało się, że to było całe wieki temu. Znalazł sporządzoną przez Rahula analizę Bezkresnej Nocy. Opisywała szczegółowo, jak energia Vexów wylewająca się z ich sieci zablokowała słońce, drenując zasoby miasta, jak pulsowanie ich szczególnych częstotliwości sprawiło, że obywatele popadali w paranoję i stali się podatni na sugestie. Zawala stłumił w sobie pragnienie zgniecenia raportów garści. Zamiast tego wstał i odwrócił się, by oprzeć czoło o wysokie okno. Zamknął oczy. Pamiętał, jak odwołał wygnanie Ozyrysa z miasta i pozwolił mu zostać w aneksie. Pamiętał, jak rozmawiał z nim o śmierci Sagiry, jak uzgadniali, co zrobić z Wroną, jak zabrał go ze sobą jako doradcę na spotkanie z Keitel. I pamiętał, jak za każdym razem świeciło słońce. Po tym możemy dojść do ciekawych wniosków. Przede wszystkim widać, że naczelnik ma ogromne wyrzuty sumienia. Specjalnie jest podkreślone to, jak analiza Rahula mówiła, że to energia Vexów sprawiała podatność na sugestie, a kiedy Zawala był oszukiwany, to za każdym razem świeciło słońce. Nie przechodzi tego najlepiej. Jednak przechodząc do 5 rozdziału Księgi Zmarszczki, Zawala wydaje się być z tym pogodzony. Słuchaj, mówi Zawala. Pobiliśmy Kombinat na jego arenach. Przegoniliśmy Rój do ich sfer wstąpienia, a Vexów w głąb ich sieci. Daliśmy się oszukać bogini oszustwa i walczyliśmy z boginią wojny na polu bitwy. Zawala ściąga usta w wąską linię. Gdy ruszamy przeciwko bogom, to oni dyktują zasady. Zazwyczaj oznacza to, że musimy przyjąć na siebie pierwsze uderzenie. Nie możemy wybrać, kiedy to nastąpi. Ale możemy, do Diaska, upewnić się, że to my pozostaniemy żywi. Ikora zauważa, że jego twarz wydaje się niemal pogodna. Czy w takim razie naczelnik pogodził się z tą jedną porażką, czy może ukrył to w sobie, by Ikora tego nie zauważyła? Moim zdaniem poradził sobie i zaakceptował to. W tym 5 rozdziale wydaje się być bardziej pewny siebie niż w lore Komedianta. Do tego to on próbuje zmienić nastawienie Ikory na to, że cokolwiek się nie stanie, to będziemy odpierać wszystko, czym rzucą w nas wrogowie. Ale dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Trzybor. Do zobaczenia.